jeżeli się mówi, że system komunistyczny w Polsce odchodził bezkrwawo, to jest to nieprawda w odniesieniu do więzień. W więzieniach dochodziło do krwawych buntów, w których ginęli ludzie. W czasie wypuszczania skazanych ze świetlicy zajęć kulturalno-oświatowych oddziałowy zmuszono siłą do oddania kluczy. I w tym samym czasie na innym oddziele rozpoczęło się już wybijanie drzwi i wychodzenie na korytarz. W tej sytuacji, mając na względzie bezpieczeństwo swoich funkcjonariuszy, podjąłem decyzję o wycofaniu poza bramę główną i obrony terenu ścisłego. Jaka jest psychologiczna logika buntu? Tak, ja wiem, że mogę stracić zdrowie, a nawet życie, ale idę na to, ponieważ i tak to jest lepsze niż to, co jest. To do jasnej cholery. Co tam się działo, że iść na śmierć, na ryzyko zdrowia jest lepsze niż zgoda na to, co jest? Naczelnicy mają ręce utytłane w naszej krwi, poniekąd z krwi zbrodniarzy, tak jak nas się przedstawia, po łokcie. Tego nikt nie mówi, ponieważ to jest państwo w państwie. Trafiłem do tego wielkiego aresztu. Jak się otworzyły drzwi, to była taka martwa, taka głucha cisza. Na wszystkich piętrach stali klawisze plus na pająku, czyli na środku. Gdziekolwiek ktoś się odezwał, to natychmiast kluczem walili w drzwi cisza. Niesamowity teatr. Ja szedłem, wydawało mi się, że kilometry idę po tym areszcie. I sobie myślę, co za terror, jak tu się po prostu nikt nie odzywa. Normalny człowiek, który nie był tam, nie uwierzy w to. Powie po prostu, że to była bajera. Dobre opowieści, dobrze się opowiadają. No ale w zasadzie skończ z tym. System jest okrutny, bezwzględny, represyjny. Podskakujesz, skręcają cię na dołek i koniec, kropka. No naprawdę widziałem ludzi, którzy byli pasowani. Przykuwano ręce tu i tu, tak, że on siedział tak. Tu skakali mu na klatkę piersiową, wypuścił powietrze i szedł pas ściągający mu klatkę piersiową. Potem szedł pas tutaj na jeszcze kolan i przypinano nogi, tak, że on był rozciągnięty tak i tutaj jeszcze w ten sposób. Pierwsza reakcja była tak, że puszczały zwieracze i on wydalał kały mocz. Pobili, co chcieli, to zrobili, na scenę dźwiękową zamki, gdzie tam pleksa jest i tak dalej, nikt nie miał nikt do niego dojścia. Przytrzymali parę ładnych dni, a się rany wygoiły, ślice zeszły, dopiero zostali wypuszczane. Za murami więzienia rządziła, jak to mówili szczególnie więźniowie, recydywiści, pała, gaz i wąskie drzwi. I myśmy wszyscy pytali, no pała, gaz, rozumiem, ale dlaczego wąskie drzwi? Żeby nie wszyscy zdążyli od razu spierdolić. Wykorzystane wszystkie szanse do tego, aby człowieka marginesowego wyprowadzić ze złej drogi i przywrócić dla społeczeństwa zdrowego moralnie. Nikt nie chciał pracować w takiej instytucji i brali różnych ludzi. Ja sam pamiętam kolegów takich, może źle się wyraziłem, kolegów, nie kolegów, funkcjonariuszy, którzy, no, powiem szczerze, że bałem się ich. W sumie przesiedziałem 4 lata, ale powiedzmy sobie uczciwie, nie wygląda to tak dramatycznie, dlatego że miałem 6 lat, później 3,5, później 10 miesięcy za zadymę więzienną. Czyli można powiedzieć, że miałem prawie 10 lat, 10,4. Była to jednak władza ludowa, dbała o ten lud. Thank you.
zaskoczył mnie stosunek kryminalnych do nas. Oni uznali, że ludzie Solidarności mają prawo do tego, żeby siedzieć z grypsującymi, bo uważali, że to jakby identyfikowali się z tym, o co żeśmy walczyli. W jednym z więźniów zawsze żeśmy krzyczeli dobraną Solidarność. Inne cele nam częściowo odpowiadały, niektóre nie odpowiadały, no bo to człowiek też nie wie. No i czy później już służby więzienne zastawiały na nas pułapki, że czekali jakby pod tymi drzwiami, czy my akurat krzykniemy. Wtedy się otwierały, no i kończyło się zawsze u naczelnika 10 dni twardego łoża odprowadzić. W niedzieli na dzień głównym celem, a bardzo wstrzymującą, za moje oświadczenia, za moje mówienie wprost, co myślę, to tam zawiązało 800 więźniów złapało za taborety i robili taki rumor, że się wszystkie pawiony trzęsły. Ja za 15 minut byłem wypuszczony z tej więzienia głowonej i prowadzony po tym więzieniu, prowadzony w każdym w celi, że już jestem, żeby się więzienie rozsypało. I pomogli nam w tym solidarnościowcy, też pukali. I wtedy już ich nie zostawiliśmy ani razu. No tam już było widać, bezsens tego systemu więziennego, który stworzono, że on już jest nie do utrzymania. Równolegle to samo szło w państwie, że już bezsens tego, co się dzieje, też jest nie do utrzymania, że to za chwilę pęknie. Mam nadzieję, że się już nie rozejdziemy. Tak świętowali zwycięstwo Solidarności mieszkańcy Warszawy w niespodziance. Wreszcie się stało. Na pewno się zmieni wszystko. 4 czerwca, no to jest data, która dla każdego Polaka to znaczy po prostu demokratyczne wybory, Sejm, Senat, demokratycznie wybrany. I to, co trzymało od nas od 80 roku, czyli chęć upominania się o swoim, nabrało racji bytu. Ustrój komunistyczny już przestał istnieć z dniem 4 czerwca 89 roku, więc to była taka euforia. Siedziałem w kraju w więzieniu i nagle w szybkim okresie, z dnia na dzień, mogę sobie wsiąść i pojechać do Paryża, Londynu. Szok. Wolność. W tym kraju ma pan puszkę, w której trzymają tak samo. Tam, jeśli pan nie rozkurczy tego więzienia, to im łeb pourywa. 250 więźniów zatrudnionych w przedsiębiorstwie przemysłu metalowego od południa piątku ubiegłego tygodnia okupuje hale produkcyjne tego przedsiębiorstwa. Protesty były o poprawienie swoich warunków bytowych, godziwe traktowanie więźnia jako pracownika, o godziwą zapłatę, o niestosowania głupich zakazów, nakazów, które można było jednym pociągnięciem wewnątrz zakładowym zmienić. Zaczęliśmy bojować właściwie z administracją. Kazaliśmy im, że nie oni będą tutaj rządzić, że my sobie poradzimy bez nich. Teraz chciałbym zapoznać się ze stanowiskiem zmian. Wszyscy, może ktoś chce iść. Niech idzie. To proszę bardzo. Uważamy, że nowy rząd nie powinien o nas zapomnieć. My żądamy po prostu zadośćuczynienia naszym krzywdom. Takiego po prostu, które by pozwoliło nam wierzyć, że to, co się dokonuje w Polsce, jest jakimś aktem dla wszystkich ludzi. Że się nikogo nie pomija w tym dzieleniu dobrem. Wierzyli, mocno wierzyli, że nowa władza, ten ruch solidarnościowy, że przynajmniej część tego dobrego dla nich przyniesie. Że w jakiś sposób zostaną dostrzeżeni, że
To, co zrobili, to zrobili, ale mieli nadzieję, że będzie jakiś taki częściowy odpust za te grzechy. To było lato rzeczywiście. Chłopcy sobie porobili tam namioty na dachach. Zadowolę zawzięli głośniki, muzyka, dym na wodzie, od rana jako na pobudkę. I tak życie trwało fajnie. Dowódca zmiany, mogę wejść na teren, proszę bardzo. Wchodzi na teren i mówi ten, z tego, co ja powiedziałem, mogę jechać na sprawę. Chwileczkę. I krzyknąłem na przykład, Franek, chcesz jechać na sprawę? Nie, nie jadę. A do szpitala, chcesz jechać, bo masz skierowanie do szpitala z nogą, bo miałem Wigiela. Nigdzie nie jadę, ja biorę udział w proteście. Panie dowódco, nigdzie nie jedzie. Ich zdanie było dla mnie wiążące, a moje zdanie by musiało być wiążące dla administracji. Na tym się kończyło. To było rozluźnienie. Myśmy tu się stali niepotrzebni praktycznie. Takie ja miałem odczucie, że ja po prostu jestem niepotrzebny. Przychodzę tutaj, bo przychodzę, ale nic nie robiliśmy, nic się nie działo, nic się nie działo. No działo się. Powstawały te różne społeczne komitety skazanych. One były w jakiś sposób, no trudno mi powiedzieć, czy wspierane przez osoby z nowego systemu, ale przynajmniej z nimi rozmawiano. Nowa władza, w sposób naiwny, chciała wprowadzić pewne uinaczenia. No, miało być inaczej. No, przychodzimy z pewną obietnicą państwa prawego, sprawiedliwego, demokratycznego i tak dalej. Czasem to dosłownie brano. Myśmy w tym czasie, więźniowie, byli zauroczeni ruchem solidarnościowym. I wierzyliśmy im po prostu. Władzę dzisiaj mają starzy kryminaliści, nie? Kureń, który odsiedział tam 4-7 lat, inny, który odsiedział może rok, dwa, inny odsiedział w Afryce 4-3. No ich koledzy. Ich koledzy, którzy siedzieli w więzieniach, mają władzę. Więc powinni po prostu zrozumieć, powinni po prostu ich wypuścić na wolność. Dostałem faks z prośbą, żebym spróbował negocjować z więźniami, żeby bunt się zakończył. Wchodzimy na ten pawilon, no i obrazek jest, powiedziałbym, mało zachęcający. Stoją i oczywiście patrzą, tak jak patrzy wilk na ofiarę, szczerze powiedziawszy, serce mi zamarło. Podchodzę bardzo grzecznie, zupełnie nie jak kryminalista, mówię, dzień dobry. Nazywam się Władysław Rosyniuk. Władek, siemasz! I tu zbaraniałem. Władysław Rosyniuk, tego znałem osobiście, mówił, Zbyszek, Matowiecki nas przysłał. Zróbcie to dla nas. Zejdźcie z tych dachów. Musimy ten wasz proces w jakiś sposób zakończyć. Tu sobie trzeba z tego zdawać sprawę. No przecież, jeżeli mamy robić bez końca wszystko na głowie, jeżeli chcecie, żebyśmy my wam pomogli, to pomóżcie i wy nam. Ja uważam, że jak my będziemy strajkować, to nic nikomu nie zaszkodzimy w całej Polsce. Nowa władza, młoda władza, próbuje swoimi byłymi więźniami wpłynąć na więźniów, by się uspokoili. Przychodzą ludzie nieprzygotowani, nie wiedzący nic o mechanizmach funkcjonowania więzienia, tej instytucji, tej więziennej instytucji totalnej. No przychodzą ludzie, no uspokójcie się, no my postaramy się zrobić wszystko tam, tego rozumiemy, że prawo represyjne, będzie amnestia, tata. O! Amnestia mówi! Nadzieja. Amela. Amela, Amelka. Amenia. Nie Amela. No Amenia, Amenia, no to... Mówią, mówią, Amenia. Będzie, no. Problem amnestii jest na tyle trudny, co niepopularny w społeczeństwie. Rodzące się tu i ówdzie bunty nie ułatwiają sytuacji. Chcemy, żeby wszyscy skorzystali z tej amnestii, żeby każdy coś dostał. Chyba nie było człowieka wtedy, bynajmniej w polityce mówimy, który by mówił, że tych wyroków nie trzeba zweryfikować. Wszyscy oczekiwali wtedy amnestii. Za więzieniach zapanowała choroba amnestyjna. Czekali na wolność. I wtedy skazani postanowili chyba jeszcze bardziej zaakcentować tutaj tą swoją obecność. Mówię o recydywistach. I ogłosili totalny strajk.
nie pracowaliśmy, to funkcjonariusze służby więziennej musieli gotować w kuchni. Przynosili nam jedzenie na pawilony. Zbierali śmieci. To była sytuacja bardzo niezdrowa. Dla nas taka poniżająca wręcz. Staliśmy się sługami skazanych. Wówczas naczelnik wysyłał pisma i faksy do Warszawy, a informacja była to zwrotna tylko taka, że no, nie zadrażniać sytuacji, oczekujcie, anestezja będzie. Ja siedziałem w celi z chłopakami, którzy dostali amnestię. Już wszystko było powiedziane, już było pewne, że wyjdą. Każdy dzień w tej celi był horrorem. Każdy dzień. Każdy szczęk klucza, każde kroki. Wszyscy stali na baczność, ci, którzy mieli wyjść. Być może i rozczarowanie. Wie pan, życie zamierało. No po prostu coś nieprawdopodobnego. Ludzie po prostu nagle nie nadawali się, nagle wymiękali w tym więzieniu. Jak to jeszcze 2-3 dni, a może 2 godziny prawdopodobnie zostanie wypuszczony. Nieprawdopodobne jest, wie pani. No wolność jest coś takiego, czego się nie da zabić. Prawda tam te licza, no może tam, może wyjdę, może tamto. Nie myślałem w ten sposób, że zabierze mi ta amnestia wszystko, tylko częściowo coś tam zawiesi. My wiedzieliśmy, że oni czekają na amnestię. Jak nie będzie amnestii, będzie bunt, to było pewne. Jak nie będzie szerokiej amnestii, bo jakaś tam miała być. Uznajmy wreszcie, że to, że ktoś popełnił przestępstwo, to jest nieszczęście. To jest jego nieszczęście. Spróbujmy mu pomóc. Wzywam do głosowania z amnestią rozszerzoną. Posłowie głosowali kolejno na poszczególne poprawki, w części zaaprobowane, w części odrzucone przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości. W Teleekspresie powiedzieli jasno i wyraźnie, że amnestią zostali objęci ci, recydywiści nie. Więzień się podniósł tumult. Ludzie byli rozgoryczeni. Jak to? Władza ich oszukała. No i czy słusznie, czy niesłusznie, ale liczyli na więcej. Kogo oni, aby puścili pedofilów, gwałcicieli? Tego typu. No to każdy logiczny człowiek, to we mnie to nasza agresja powstała. Około godziny 17:23 w Teleekspresie moi podopieczni usłyszeli, że nie są objęci amnestią. Momentalnie we wszystkich oddziałach mieszkalnych dało się słyszeć uderzanie taboretami w drzwi i po chwili wyważanie tych drzwi i wydostawanie się skazanych na korytarze. Zaczęło się, grubo się zaczęło. Natarcie. Wczoraj wieczorem wybuchł bunt w zakładzie karnym w Goleniowie w województwie szczecińskim. Około 700 więźniów opanowało 2 pawilony zakładu. Rano na teren opanowany przez strajkujących wkroczyły siły porządkowe. Doszło do starć. Podobna sytuacja jest w więzieniu w Czarnym w województwie koszalińskim. Natomiast w zakładzie karnym w Nowogardzie więźniowie zapowiedzieli strajk głodowy. Skazani ostro napierali na tą główną bramę i to były w sile naprawdę kilkuset czy tysiąca skazanych. Oni z tymi pikami, prętami, drabinami, które zostały zdobyte. Widząc, że płonie państwowe mienie, podjąłem decyzję o wprowadzeniu sił, aby to mienie ratować. Idziemy na tych skazanych. No. Uderzamy tam w tarcz, żeby większy huk był, prawda? Żeby ich trochę tam też jakiś po prostu no, wystraszyć. Na początku to dość dobrze idzie, tak? Gdzieś tam to powrót zakładu karnego. A dziś już w połowie. No funkcjonariusze nie dali rady. Nie? Po prostu za mało, tak twierdzą, za mało sił mieli. Ktoś wpadł na pomysł, żeby udrożnić jedno z wejść poprzez wyrwanie kraty ciężarówką, no to zmiażdżyli wręcz tą ciężarówkę, rzucając na nią gzyms
muru parotonowy. Odzyskaliśmy niewielki skrawek terenu i mając skąpe możliwości w ludziach i środkach, widząc ponowne zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia funkcjonariuszy, podjąłem decyzję o ich wycofaniu. Bałagan był niesamowity. Przełożeni byli niezdecydowani. Decyzje były niezrozumiałe. No, tragedia. Poszło takie polecenie, żeby wprowadzić funkcjonariuszy na pas ochronny wewnątrz. I myśmy tak stali mniej więcej co 5, co 10 metrów. Patrząc w kierunku tych pawilonów, dachów tych pawilonów. I ci skazani podchodzili. Takie było powszechne przekonanie i obawa o to, żeby nie wyszli skazani poza mury. No bo wyobraźmy sobie, adekania miasteczko wychodzi 1000 skazanych, no powiedzmy ich tam będzie 100 agresywnych, to wystarczy, żeby no, dokonali tutaj naprawdę niesamowitych rzezi wśród mieszkańców. Więc żeby tych skazanych odpędzić od tego pasa ochronnego, to były profilaktycznie oddawane strzały po murze. Wtedy do mnie dotarło, że to nie jest jakaś zabawa, tak dalej, tylko że po prostu funkcjonariusze strzelają z ostrej amunicji. Dostałem kulą w łeb. W obozik, w lewą stronę. No trochę niżej, bo dostałem w serce akurat, no, ale akurat się w tym momencie pochylałem po kamień. Początek, jak ta kula wleciała, nie było bólu, tylko później. Ile po trzech, może po czterech godzinach. Wtedy strasznie bolało. Bo jakby tutaj wyszła kula, to pocisk wychodzący już, to by mi całe czoło wyrwało. Tu jest poszczą, z lewej strony. Bliżej przenieś jego. Nie wierzymy! Przynieś go bliżej, żeby lekarz go zobaczył. Małolat, przynieś go bliżej, żeby lekarz zobaczył. Przynieś go bliżej! Puszczaj go! On zmarł. Tu jest jeszcze jeden, tutaj, który jest postrzelony w płuco. Jest klisza i na kliszy wykazany jest pocisk. Tą kliszę trzymamy tylko dla telewizji. A z tym co się stało, panowie? On nie żyje. Postrzał ma tutaj. Postrzał ma po prostu stąd ma postrzał. Też jest przestrzelony, obydwie nogi. Dobrze, panowie, ale jak długo chcecie to ciągnąć? Bo przecież ci ludzie, jak sami mówicie, będą umierać, powiedzcie, no. Aha, druga sprawa, tam jeszcze jest czterech z postrzałami nogi. Także jest natychmiast, musi być interwencja lekarza. Są ofiary śmiertelne. Jak ta sytuacja wygląda? Trudno dzisiaj cokolwiek powiedzieć, z jakiego powodu zginęli ci skazani. Są różne przypuszczenia. Z tych sześciu zabitych skazanych, czterech zmarło w wyniku samosądów. Samosądów nie było. Nie widziałem takiego przypadku, żeby kto kogośkolwiek uderzył. Była akurat w tym momencie była jedność. I różnie się słyszało, że te samosądy były dokonywane na terenie oddziału szpitalnego, gdzie
podcinano tętnice tym skazanym. Większość była strzałów. Nie można powiedzieć, że wszystko samosądy czy coś. Kto zasłużył, to były samosądy. Jeśli ktoś komuś nawalił, to też były. Ja też bym to załatwiał, tę sprawę. Lekarz mi też napisał, że to rana jest kłuta, a nie poszczelona. Gdzie nowonosi, dopiero mi kulę wyjęto i to się nie okazało się, że to nie jest rana kłuta, tylko ze mnie wyjęta kulę. Jednostki były, że chciałyby z tym walczyć i sprawdzić się jako gladiator, no, ale większość z nas nie oczekiwała tego i nie chciała. Człowiek jak gdyby nie mógł się pogodzić z tym, że znał ich przez ileś tam miesięcy, lat i doszło do takiego totalnego podzielenia się. Podzielenia się, że tu są oni, tu jesteśmy my, że musimy między sobą walczyć. I to człowiek miał tą świadomość i to było najstraszniejsze, że to zrozumienie, że tu już naprawdę chodzi o życie. Ten, jak on się nazywał? Nie wiemy, no trudno nam powiedzieć w tej chwili, jak tam było. Są rany na tych bandaże, na stopach, na nogach. Tutaj, doktorze, są dwie rany, tu i tutaj. O, znaczy trzeba strefić w tyłu. O, to do bytu? Nie. Udo, w chwili. Rozwalony. Ta jedna to mogłaby być postrzałowa, ale ta dziwna jest jakaś rana. Prosili go? Sekcja jest w stanie ustalić dokładne przyczyny. Tego skazanego przyniesiono teraz, panie doktorze, jak pan sądzi, jak dawno on nie żyje? Ze dwie godziny. Dwie godziny, tak? O, to już to tak. Oczywiście, ja wiem. Tam nie ma pasów śmierci, żeby strzelać do ludzi. Już ilu siedmiu zabili. No to są różne, wie pan, wersje, kto zabił. Kto? No różne są. Przecież skazani nie zabijali siebie. To się okaże później. Pan twierdzi, że służba więzienna, tak? No tak, na pewno. I pana też tak mówili? Tak. A pan oczy ma zasłonięte, co panu się stało? Świeca mi strzeliła przed oczami. I co, stracił pan z oczu w ogóle? Nie wiem, nie widziałem. Dwie godziny temu jeszcze mało co widziałem. No do kiedy będzie się to robić, niech pan powie? Do jakiego momentu? To jest trudno powiedzieć, jak to się zakończy. Jak trudno, proszę pana? No przecież musicie mieć jakieś nadzieje, albo nie mieć nadziei w ogóle, prawda? Nadzieję to już raczej straciliśmy. Czyli no do jakiego momentu będziecie tak grać? Jeszcze raz protestować, pytam się jeszcze raz. Obudził mnie chłopiec, który tam siedział w fotelu. Mówi, Ryszek, wstawaj, bo już jest czas. No, się ubrałem, umyłem, poszedłem. No to i siedzicę, włączyłem telewizor i pierwsza informacja mnie... Wyleciałem na siedzicę. Znaczy ja powiem tak, to był czarno-biały telewizor, duży. Uderzyłem taboretem i ten podmuch tego kineskopu mnie... Dobrze drzwi były otwarte, mnie wyrzucił praktycznie na korytarz. Wstałem wariacji, bo jak zobaczyłem, że to są trupy w więzieniu. Są ofiary w czarnym, nie ofiary w wypadku, są rozstrzelani. Bunt staje się faktem. Wczoraj po 10:00 około 800 więźniów opanowało pawilony zakładu w Nowogardzie. Spalili 3 z nich, a na dachach 2 pozostałych zabarykadowali się. Krzyczeć z dachu pawilonu centralnego w kierunku ekip rozmieszczonych wokół muru, że teraz to mamy kilku waszych i zaraz im pourywamy głowy czy poucinamy głowy. I ja usłyszałem wtedy,
szczęk od zabezpieczanej broni na posterunkach. No, okazało się później, że oni mówili to o tym biednym człowieku spalonym, o tym Cichockim świętej pamięci. No, bo oni go uważali za naszego. No, domyślam się tylko, z jakiej racji uważali go za naszego. W wyniku jakichś takich porachunków został zabity, skazany. Rozchylono pręty łóżka, tam mu zakleszczono w tych prętach głowę i celę spalono. Aż się dziwiłem, że mówię, co może się tak w celi palić potwornie, bo przecież tam tylko metalowe łóżka, podłogi były z parkietu, no ale później się dowiedziałem, co się tak paliło, nie? No, pasta do butów i materace. I człowiek. W godzinach rannych, gdzieś koło 9:10, przyszła do komendy, do wojewódzkiego urzędu wtedy szyfrówka, podpisana przez ówczesnego komendanta głównego generała Trzcińskiego, że tam powoływano się na polecenie premiera Mazowieckiego, że do godziny 11 dnia następnego zakład karny w Goleniowie musi zostać odblokowany przy użyciu dostępnych sił i środków. Każda próba była skazana na niepowodzenie, bo to nie można było wejść. Chyba najpierw by trzeba było jakiegoś czołgu, żeby to sforsować. Byłem już za starym i za bardzo doświadczonym policjantem, żebym chciał siłowych rozwiązań. To ostatnia rzecz, którą się robi. To po prostu zmusza się kogoś do czegoś siłą. Trzeba go po prostu zmusić w sposób psychologiczny. To była taka, według mnie, demonstracja siły, nie? No bo te samochody wjechały tutaj, tam przy ten pawilon centralny, tam do tego skrzydła A. No i zaczęły się rozmowy. To nie jest tak łatwo przejść dookoła pawilonu, który ma tam 40x20 i tutaj pod murem, kiedy na górze stoi tam 350 ludzi, powiedziałem tak, proszę, żeby wyszedł wasz przywódca. Tam jakieś okrzyki były, nie, no bo go zamkną. To ja mówię, jeżeli ja się nie bałem przyjść tutaj i stoję tu przed wami, widzicie mnie. Ja mówię, i nikogo koło mnie nie ma. I żeby ktokolwiek tu doszedł, to wy kontrolujecie z góry. To mówię, on się boi wyjść do mnie. W końcu wyszedł. Wyciągłem rękę, mówię, Stańczyk jestem. Podał mi rękę i powiedział nazwisko swoje, Bułę. I kiedy już uścisnął mi rękę, to cofnął się i mówi, co ja zrobiłem, przecież mnie zabiją tam. Ja mówię, człowieku, że jeżeli ty pułkownikowi milicji podałeś rękę, który przyszedł do was z pokojową misją, to ciebie mają za to karać? Mówię, daj spokój. Ja tam coś jeszcze krzyknąłem do nich. Co, macie pretensje może, że on mi rękę podał? Zawsze się mówię, witam. O 3:00 nad ranem zakończył się bunt więźniów w Goleniowie w województwie szczecińskim. Skazani zastosowali się do żądania administracji więziennej, prokuratury i milicji o natychmiastowe zakończenie buntu oraz rozprzątnięcie zakładu. Milicja nie interweniowała. W jednej z cel znaleziono spalone zwłoki więźnia. Natomiast bunt w zakładzie karnym w Nowogardzie trwa. Byłem strasznie już wykończony, na drugi dzień tych buntów pożyłem się spać. I mówiłem Mirkowi, budź mnie tylko w razie pożaru, albo mnie przenieść we wszystkie miejsce, bo ja jestem nieprzytomny. I rzeczywiście budzi mnie, ale co jest mnie? Dopiero się złożyłem. Chodź, bo jakiś gwiazdor wjechał samochodem na środek placu i został znany. I my tylko we trzech idziemy, panowie, odejdźcie sobie wszyscy na bok, dobrze? Cześć, Marian. Cześć, no właśnie.
Jak ty dojechałeś? Na miotle? Nie, swoim. Krzyśkiem. Chcę z wami porozmawiać, ale muszę porozmawiać ze złością, bo mnie nie będziecie słyszeć. Słyszę. Ja jestem pułkownik Stańczyk z Komendy Wojskowej w Szczecinie i chcę rozmawiać z przewodniczącym Zbyszkiem Gorzkim. Przyjechałem tutaj z upoważnienia premiera Mazowieckiego. Posiadam odpowiednie siły, aby wykonać decyzję prezydium rządu i premiera. Nie chcę tych sił użyć. Jedyną gwarancją, jaką daję dzisiaj wam, jest to, że po dobrowolnym poddaniu się przez was nikt was nie może dotknąć, znieważyć, represjonować. W tym momencie nastąpił taki element, że ktoś krzyknął z zakładu, tylko nie, ja nie wiem kto i nie, zresztą nie ustalałem tego później nawet. To nasz komendant ze Świnoujścia, on jest w porządku, porządny glina. To była jedyna osoba, która po prostu chciała ten bunt rozwiązać w sposób pokojowy, żeby nie było użycia siły żadnego. No, ja sobie nie wyobrażałem, żeby ktoś zabrał na Żurowej, przyszedł do nas na teren buntu, stanął mi na środku placu. Obywatelu pułkowniku, tak. Są przyczyny i okoliczności, które do takiego stanu rzeczy doprowadziły. No ja rozumiem wszystko, ale teraz nic nie ma. Ponieważ tak jak tutaj piszę, my nie jesteśmy rządni krwi, bo my nie mamy przede wszystkim szans. My chcemy rozmawiać, ale chcemy rozmawiać w tej chwili. W pięcioosobowym składzie, nieważne czy tam, czy to, bo my się nie boimy. W warunkach bezpiecznego zakończenia tego procesu. My nie chcemy walczyć. Proszę pana. Nie mamy siły. Dobra, jestem gotów do tej rozmowy. Nic wam nie grozi. Bramę każę zamknąć. Proszę zamknąć bramę na kłódki. Odejdź panowie, odejdź. Wszyscy tam usiądą. No, odejdźcie. Kurtkę muszę przynieść. Proszę, odejdźcie. Z tego placu wszystkich proszę. Dobra. O przejście w głąb budynku. Wszyscy absolutnie. Cicho, bądźcie. Żebyście zrozumieli wszyscy. Od momentu, jak przekroczyłem tą bramę, ja tylko służący, rozumiecie? To! I to wszystko jest. Nie bójcie, wy ani ja się nie boję. A ja bym nie wiedział. Gdy rozpoczynały się rozmowy, zbuntowali się funkcjonariusze służby więziennej z Nowogardu, protestując przeciwko kolejnym negocjacjom ze skazanymi. Oni, kiedy zorientowali się, że więźniowie przychodzą tutaj na negocjacje, zebrali się z drugiej strony budynku i tam zrobili sobie wiec. Tam mało co nie doszło do bójki między policją a służbą więzienną, bo policja chroniła więźniów przed tym nieokiełznanym, agresywnym za ten bałagan przez funkcjonariuszy służby więziennej, którzy uważali, że to naturalne. To ich prawo przyrodzone. Stłuc ich po buncie. Pan robi? Niech pan wyłączy to gówno, nie? I żeby nie filmować. Już. Niech pan nie filmuje, bo pan to potłukę, no. Co panu chodzi? Oni. Proszę nie dyskutować. A kim pan powie? Co? Jestem odpowiedzialną osobą na to miejsce wyznaczone. Niemożliwe. Proszę nie dyskutować. Niech pan idzie tam razem z tymi. Proszę bardzo. Pana wyprowadzę, no. Co? Oni zaczęli się buntować, kiedy Orzechowski był jeszcze na sali. I nagle ktoś się buntuje, że ja rozmawiam z tymi, którzy się chcą poddać. No to niech ich zabije. No przecież ja się wycofuję, on ich zabija i spokój. A nie, to ja miałem ich zabić, a oni by dopiero po prostu sprawę wykończyli. Do wszystkich funkcjonariuszy, proszę się tu ustalić przed jednostką. I natychmiast musieli odjechać. Musieli odjechać, powtarzam.
Jeszcze trochę? No, troszkę niżej. Niżej? Dobra. Niżej, bo głowa na razie. Siadam. Proszę panów, ale powiedzcie nam w końcu, o co wam chodzi dzisiaj. Może ktoś powie w kilku punktach, jakie macie żądania. Żeby... Oto, żeście, kurwa, morderców popuszczali, a nas zatrzymali. Jak sądzicie, że my jesteśmy co? Nie do rozwoju umysłowe? Ale czy panowie sądzicie, że w ten sposób dojdziecie do porozumienia jakiegoś? Potok wewnętrzny. To wypuśćcie, wypuśćcie tego pana. Tak? Chwila. No. Zostań też się odsuwa. No proszę bardzo. Tylko daj krzesło, daj podek krzesło. Tylko ciągnie. Ale zobaczmy, jak się odsunę. Dla skazanego pierwszym wrogiem będzie ten, co go pilnuje. To jest uwarunkowane i to się nie zmieni. No to jest oczywiste. A sytuacja, kiedy jeszcze była taka napięta atmosfera, no i musieliśmy stanąć naprzeciw siebie i powiedzmy walczyć, atakować, to było normalne. Wstręty do nich, automatyczne wstręty. No co oni mówią, tak odpieprzają, no jak? Ta nieufność w stosunku do skazanych, to gdzieś to pozostała długie lata. Długie lata, ten obraz taki i ta świadomość, jaka ta służba naprawdę jest. Komisarczyk powiedział tak, albo decydujemy się na porozumienie stron i rozwiązanie problemu poprzez zaprzestanie buntu, albo wybijacie mi jakąkolwiek alternatywę, mówi, z rąk i będę musiał użyć siły i muszę spacyfikować to więzienie. Wobec tak postawionej sytuacji, ja chciałem porozmawiać ze swoimi kolegami na wszystkich dachach, jakie są. Albo tak, albo nie. Proszę pana, więc ma pan wobec tego, bo wie pan, ja po prostu jestem człowiekiem takim, że pozwalam, ale do czasu. Za 15 minut pan mi zgłasza gotowość przekazania pawilonu. Nie jestem w stanie. Za ile minut? Za ile? Nie odblokują tego pawilonu, bo jest całe piętro pierwsze i... Dobrze, ale za ile minut ten pawilon? To znaczy... Już jest praktycznie. Tylko tą stronę jeszcze. No tak, ale tak. Za ile minut będzie tam porządek? Porządek? Na pawilonie? To nie. 20 minut ma pan na to i pan ostatni schodzi. Już nikt nie wchodzi tam na prawo, dobrze? Hej, panowie. Jest. Na mnie zrobił dobre wrażenie, jak on ze mną rozmawiał. On sobie zdawał sprawę z tego, że wywołanie buntu i te zniszczenia to po prostu jest przestępstwo. Sobie z tego zdawał sprawę. I też wybrał wariant taki, że zgodził się poddać. Nie przeciągajcie sprawy, wejdźcie do celi. Naprawdę będzie dobrze. Nie przeciągajcie sprawy. Cele będą zamknięte i ze wszystkimi nie mogę dyskutować, bo to nie ma sensu. Bardzo proszę. Rozmowę na temat podjęcia negocjacji, z tym, że już funkcjonariusze się bali w ogóle mnie wpuścić na teren zachodu, żebym ja do nich wszedł. Ja tylko się bałem tego momentu, jak wyjadą grubo. Jak będzie grubo, znacie się, co to znaczy grubo. Jak już będą akcje prowadzić. Za daleko ta sytuacja już wymknęła się jakby spod kontroli i było wiadomo, że jeżeli są ranni czy ofiary po jednej, po drugiej stronie,
że już będą musiały być użyte siły i środki. W piątek właśnie to oczekiwanie na decyzję chyba rządu o użyciu sił specjalnych i ta decyzja zapadła chyba w piątek. Już w piątek po południu, z tego co wiem, to jak pamiętam, przyjechali komandosi. I koło godziny 11 nastąpił sygnał do ataku. Helikopter latał jakiś tam, powiedzmy, gazem tak obezwładniającym. Około 40 minut fruwał. Gdzie uderzyć? W jakim punkcie? Jak załopotał skrzydłami, to podmuch powietrza był tak potężny, ta barykada zaczęła się rozpadać. I ci skazani często byli zmiatani razem z tym sprzętem, z tymi drzwiami, spadali na dół. To była jakby walka, bym określił, na śmierć i na życie między tymi dwoma formacjami. Pistoletami są straszyli stać, bo was rozwalimy. Tego typu odzywki były. Ja na żadnego komandosa nie powiem nic złego. No wiadomo, siły musieli użyć, jak opanowywali zakład karny. Komandosi uderzyli, to wtedy administracja, tak zwana tanda, uderzyła. I wszystkich nas stłumili w jedno. Jak komandosi się wycofali z zakładu karnego, swoje zrobili, jak to się mówi, opanowali, spokój był. Wycofali się, to wtedy właśnie władzę objęli funkcjonariusze. To była tragedia. Bili normalnie szpalery. Ja byłem w szpalery, z 15 metrów i cały w krwi już byłem. Nie patrzyli się, gdzie leją, po plecach, po głowie. Oczy wielkie, piana w mordzie. Nie wiem, czy na jakichś tabletkach były, czy na czym, czy na jakieś. Mścili się, no bo jak to tyle zdewastowali momentalnie. Trzeba im dać nauczkę, prawda? No i to torturowali ludzi. Na pewno ten okres po buncie, powiem tak ogólnikowo, nie był dobry i co niektórzy naprawdę mają za co mieć kaca moralnego. Gdzieś ta psychika człowieka jest niezgłębiona i jak da się upust jakiejś takiej, nie wiem, takiej wilczej agresji, to człowiek by się wydawało, że wykształcony, cywilizowany, może się zachowywać w sposób bardzo różny, taki małoludzki. W Ministerstwie Sprawiedliwości raz jeszcze o przyczynach niedawnych buntów w więzieniach. Raport liczy 33 strony i ponad 180 załączników. A z nowych danych, na 157 zakładów karnych i aresztów śledczych, aż w 99 odnotowano zbiorowe protesty i niepokoje. Łączne straty wynikłe z dewastacji zakładów karnych w Czarnem, Goleniowie i Nowogardzie oszacowano na 31,5 miliarda złotych. Jedno pytanie, zarzut właściwie do pana, panie ministrze. Otóż telewidzowie twierdzą, że ostatnie tragiczne wydarzenia w więzieniach spowodowane były pewną nadzieją, które stworzono, nadzieją na amnestię. Nie jestem ignorantem i nikomu nie mogłem obiecywać amnestii, ponieważ amnestii wydaje Sejm. Ja powiedziałam to w takiej formie, którą dzisiaj mogę powtórzyć, że amnestia została skierowana do Sejmu przez grupę posłów. Jest to projekt poselski. Nie były żadne składane obietnice o amnestii. Były składane obietnice, że będzie wniesiona amnestia do Sejmu, a nie stwierdzenie, że ktokolwiek wyjdzie na wolność. A to jest wielka różnica. Może ona w takim razie, kto jest winien temu, co się stało? Nie? To już nie oceniają ludzie ci, którzy są do oceny winy, to za to ponosi. A pan nie jest do oceny, pan przecież reprezentuje społeczeństwo, proszę pana, i też pan jest upoważniony do tego, a raczej zobowiązany. Przynajmniej jako poseł.
gadanie o tym, że za falę buntu odpowiada Solidarność, bo stworzyła obietnicę, jest idiotyzmem, użytecznym dla durniów. Politycznie próbowano to skonsumować. Wykazać, wy, młoda władza, nie pchajcie się ze swoimi aspiracjami do rządzenia, bo nie umiecie. Gówno prawda. To ci, którzy tak gadali, odpowiadali za te bunty, które się stały. Za 45 lat uczenia klawiszy tylko bicia po mordach, psikania gazem i strzelania z karabinu jako metody trzymania ludzi w więzieniach. Zbyt wiele chyba spraw się na to złożyło, żeby obwiniać kogoś tam personalnie za to, że bunt wybuchł, czy może funkcjonariuszy, czy też tylko skazanych, czy też może polityków. Każdy chyba tam jakąś swoją działkę w tym ma, mniejszą czy większą. To był okres przemian i w tym okresie wielu ludzi na wiele rzeczy liczyło. Jedni zrobili pieniądze, drudzy karierę polityczną, różnie, prawda, to było. Więźniowie też chcieli coś ugrać. No. Za wcześnie jeszcze na wnioski. Wydaje mi się, że musimy nieco inaczej spojrzeć na służbę więzienną. Jest to ciężki obowiązek i inaczej trzeba spojrzeć na więźnia. W 89 roku naszym naturalnym wrogiem była administracja, która nam przez całe lata szkodziła strasznie. A na dzień dzisiejszy ten naturalny wróg jak gdyby obumarł. Do nas się mówi, proszę pana, mamy prawa i obowiązki. Starzy funkcjonariusze bez szkół odeszli, zapomnienie. Jeden z funkcjonariuszy przy mnie to powiedział, mówi, przecież ja w życiu nie powiem, mówi, do osadzonego na pan. To ja, mówi, wolę odejść na emeryturę. System wymagał reform, ponieważ skazany w tamtym systemie był traktowany raczej przedmiotowo niż podmiotowo. On niewiele się trzeba było przejmować, co on myśli na temat resocjalizacji. On miał się zresocjalizować. Więzienie nie jest miejsce, w którym klawisze powinni na tacach podawać kawę i ciepłe mleczko. To jest specyficzne miejsce. Musi być rygor. Tylko moim zdaniem to jest bezduszny, bezmyślny rygor. Rygor powinien być twardy, bez względu na pierwszy raz karanych. Trzeba tych pierwszy raz karanych przestraszyć. Później? Każdy rygor, jak się przesadza, każdy bicie, jak się przesadza, powoduje odwrotną reakcję. Jeżeli ma się więzienie, to musi je mieć po coś. Mówimy, że po naprawę ludzi. To róbmy to naprawę. Mówimy, że po to, żeby chronić obywateli i prawo. To róbmy prawo w więzieniu. Nie udawajmy, że je robimy, bo inaczej więzienia wybuchną.